Mysłowice cofnęły się do czasów kredy i mają własnego tyranozaura. Chodzi, ryczy, ale nie jest niebezpieczny. Dzieci raczej się go nie boją, a i dorośli chętnie się z nim fotografują. Pani wierzy w to, że dinozaury żyją jeszcze? Wierzę! Jak pani się podoba taka inicjatywa? Super! Naprawdę fajne. Ja chciałabym tam pogadać z tym dinozaurem. Bardzo nam się podoba, prawda? Mhm. Podoba się. Troszkę się boimy, ale się bardzo podoba. Lubisz dinozaury? Tak. Pokaż swojego. No, masz nawet swojego. Trzymam mocno, ściskam. Takie dinozaurowe spacery to pomysł małżeństwa z Mysłowic, Danuty i Pawła, którzy swojego tyranozaura wyprowadzali już na spacer, między innymi w Sosnowcu. Mieszkańcy zawsze reagowali dużym zaskoczeniem. Pomysł wziął się stąd, że nasz najmłodszy syn, 3-letni, bardzo interesuje się dinozaurami. Był tak zafascynowany, że po prostu postanowiliśmy, gdzieś tam obejrzeliśmy parę filmików gdzieś w internecie, że można takiego sobie sprezentować. Kupiliśmy dinozaura, postanowiliśmy sobie z nim wychodzić na miasto, bo wiemy, że jest duże zainteresowanie dinozaurami wśród dzieci głównie. Dinozaur jest napędzany siłą ludzkich mięśni, bo w środku po prostu znajduje się człowiek. Nie jest to jednak łatwe zadanie, bo cała konstrukcja waży około 70 kg. To wyprodukowała fabryka z Chin na specjalne zamówienie. Jest to konstrukcja stalowa, pianka i tekstylna. Także dość sporo pracy i mimo specjalnego zamówienia i tak jeszcze wiele rzeczy do tej pory ulepszam. Dla Pawła i Danuty to na razie sposób na fajne spędzanie wolnego czasu, choć chcieliby, aby w przyszłości dinozaur stał się sposobem na życie.